Samą skalę tego biznesu możemy zbudować w oparciu o jeden rynek. I ten rynek, w oparciu o który budujemy skalę, to jest rynek właśnie polski. Nie musimy, tak jak inne firmy, które kierują swoją usługę do 2 czy do 3% rynku, żeby zbudować skalę, od razu wychodzić za granicę. Ale oczywiście chcemy to zrobić, bo mamy usługę, której za granicą nie jest dostępna. I mamy już jakichś klientów, którzy są z zagranicy, i widzimy, że też na tych rynkach zagranicznych jest potrzeba takiej usługi. Dlatego uważamy, że nie wyjście za granicę, no mimo tego, że tutaj powiedzmy na rynku polskim jesteśmy tam w stanie, tak jak powiedzmy jest ta prognoza na koniec 2017, mieć tam te parę milionów złotych zysku, to szkoda by było z tym potencjałem, z tej usługi, z tą fabryką, którą się udało wybudować, nie wyjść za granicę. Więc absolutnie będziemy wychodzili za granicę. Nawet mamy stworzoną markę, która się nazywa businessfellow.com. Tą markę stworzyliśmy rok temu, ona jest uruchomiona w internecie i się hoduje. I pewnie jakieś poważniejsze działania związane z tą marką i z wychodzeniem za granicę będziemy robili w pierwszym półroczu przyszłego roku. Klientem na nasze usługi są małe i średnie firmy. Mamy bardzo fajne porównanie, bo były sobie dwie firmy, Panorama Firm Polskich, Książki Telefoniczne, czyli te katalogi internetowe. I to były przedsiębiorstwa, które każde z nich miało w okolicach 180-250 milionów przychodu rocznie. Każde z nich miało w okolicach 100 tysięcy klientów, czyli w sumie 200 tysięcy klientów, którzy byli w stanie wydawać w okolicach 2400 zł, bo taka była średnia roczna wartość klienta, na właśnie te usługi pozyskania zleceń. Dlatego ja traktuję jako nasz rynek docelowy, traktuję te 200 tysięcy małych i średnich firm, które kiedyś były w katalogach internetowych, a my dostarczamy im usługę dopasowaną do XXI wieku. Wprowadzamy ich w ten świat technologii, a wprowadzamy ich w taki sposób, żeby zdjąć im to wszystko z głowy, żeby dla nich to wszystko znowu zaczęło być tak łatwe, jak kiedyś łatwa była obecność w papierowej książce telefonicznej.